Po bardzo dobrym występie w Gomunicach przeciwko liderowi rozgrywek, tym razem Zjednoczeni Gmina Bełchatów musieli się zmierzyć z wiceliderem Mechanikiem Radomsko. Mecz reklamowany był jako hit kolejki i z całą pewnością takim był, ale po kolei. Obie drużyny liczyły na zwycięstwo i czekały na dobre wieści z Gorzkowic, gdzie o tej samej porze tamtejszy GUKS rywalizował z Luksem Gomunice. Pierwsi groźnie zaatakowali Bełchatowianie. Sylwester Jarzębowski odebrał piłkę Markowi Brychowi, minął też Sebastiana Mysełka i popędził w kierunku bramki. Jarza znalazł się z prawej strony Rafała Mordona, a ten ładnie strzelił, ale skutecznie wybił to uderzenie bramkarz gości Rafał Dawid. A to akcja z 9 minuty, piłkę dalekim wykopem wybił Daniel Krzemiński. Do futbolówki doszedł Rafał Mordon, zgrywając klatką do Sylwestra Jarzębowskiego. Chytry strzał Jarzy i piłka ląduje w radomszczańskiej bramce. 1-0. Znakomicie otwierają wynik Bełchatowianie, a strzał, trzeba przyznać, pierwsza klasa. Minęło 120 sekund, a gola zdobyli goście. Akcję zaczął Marcin Antczak, który dalekim podaniem uruchomił Łukasza Gloca. Ten minął Tomasza Koperę, wpadł w pole karne i płasko wrzucił do Tomasza Walioszczyka. 1-1 i bramka stracona praktycznie w takich samych okolicznościach jak tydzień wcześniej w Gomunicach. Goście mogli objąć prowadzenie chwilę później. Nieco przypadkowe podanie Marka Brycha do Sebastiana Mysełka i błąd bełchatowskiej defensywy. Na szczęście nie zakończył się konsekwencjami, ale było bardzo groźnie. To z kolei rzut wolny dla Zjednoczonych. Sylwester Jarzębowski dobrze dośrodkował, ale uderzenie głową Jakuba Kowalskiego było zbyt czytelne dla bramkarza Mechanika i nic z tej sytuacji nie wyszło. Tym razem rzut wolny pod bramką gospodarzy. Piłkę ustawił Marcin Antczak, podkręcony strzał, ale futbolówka na szczęście odbiła się tylko od poprzeczki. Goście mieli jednak rzut rożny, po którym w dobrej sytuacji przestrzelił głową Dariusz Frączyk. Pierwsza połowa to walka głównie o opanowanie środka pola, stąd też sytuacji klarownych nie było zbyt wiele. To ostatnia z nich i trzeba przyznać, że bardzo ładna. Zjednoczeni wymienili kilka podań między sobą, a piłka ostatecznie trafiła do Jakuba Kowalskiego, który huknął lewą nogą, ale refleksem wykazał się bramkarz Mechanika. Remis po pierwszych 45 minutach był dopiero przedsmakiem emocji. To już druga część spotkania. Akcję zaczął Jakub Kowalski, zgrywając do Michała Kujawy. Ten szybko odegrał Kowalowi na skrzydło, a sam pobiegł w pole karne. Misiek doczekał się podania i chciał, kontrując piłkę, strzelić po koźle, ale to automatycznie odbiło się na sile uderzenia i bramkarz złapał futbolówkę. Goście też mieli ochotę na bramkę. Prawą stroną uciekł obrońcom Tomasz Walioszczyk i mimo naciskania przez Michała Stobienieckiego zdołał dośrodkować. Na szczęście udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Mecz coraz bardziej nabierał rumieńców. Akcja szła za akcją, tutaj atak Bełchatowian, Michał Kujawa odegrał do Jakuba Kowalskiego, ten nie czekając długo uderzył i bramkarz musiał parować strzał na rzut rożny. A to chyba największa kontrowersja tego spotkania. Michał Stobieniecki wyrzuca piłkę z autu, goście wybijają zbyt krótko, a Rafał Kiruzel popisuje się kapitalnym półwolejem i pada bramka. Radość trwała krótko, bo sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej Jakuba Kowalskiego, choć ten nie zrobił żadnego ruchu przy uderzeniu, a na dodatek stał tyłem do bramki, tylko obserwował strzał. Arbiter był jednak nieugięty. Bełchatowianie nie rezygnowali, Sylwester Jarzębowski do Rafała Kieruzela, a ten szybko się odwrócił i strzelił. Pewnie jednak piłkę chwycił Rafał Dawid. Chwilę później Bełchatowianie musieli zmienić taktykę. To akcja, w której faulował Tomasz Kopera. Sędzia faul wychwycił i postanowił ukarać naszego młodzieżowca żółtą kartką. A ponieważ w pierwszej połowie Tomasz Kopera także ujrzał żółty kartonik, to w konsekwencji była oczywiście czerwień. O ile ta druga kartka była zasłużona, to do pierwszej można mieć spore wątpliwości. Faktem jest jednak, że od 55 minuty Zjednoczeni grali w osłabieniu. Goście chcieli to jak najszybciej wykorzystać. Adam Olejnik zagrał do Łukasza Gloca, ale ten fatalnie przestrzelił. I kolejna próba Mechanika, długa piłka do napastników, ostatecznie do strzału doszedł Tomasz Walioszczyk nad poprzeczką, ale groźne to było zagranie. Zjednoczeni nie rezygnowali jednak, o piłkę zaciekle walczył Michał Kujawa i wyszła z tego okazja do strzału Sylwestra Jarzębowskiego, ale tym razem nie było już tak dokładnie jak w pierwszej części meczu. Szczerze powiedziawszy, przewagi liczebnej Mechanika na boisku nie było widać. Bełchatowianie atakowali bardzo śmiało i stwarzali sytuację. Tu rajd Jakuba Kowalskiego, który śmiałym wejściem ograł aż trzech rywali. Wpadł w pole karne i zdecydował się na strzał, ale można było zagrać do niepilnowanych Rafała Mordona albo Michała Kujawy. A to rzut wolny pośredni i bardzo sprytne zachowanie Sylwestra Jarzębowskiego, który popędził w kierunku bramki. No i tylko szkoda, że nie mógł przerzucić piłki na lewą nogę, bo pewnie byłby gol. Mechanik też atakował, to jedna z takich akcji. Łukasz Gloc do Adama Olejnika, jeszcze Daniel Krzemiński i Kamil Kopera w ostatniej chwili wybija piłkę, zażegnując niebezpieczeństwo.
Gospodarze w Osłabieniu nastawili się głównie na kontry, ale za to były one bardzo niebezpieczne. Sylwester Jarzębowski wypatrzył Jakuba Kowalskiego i znów przy strzale zabrakło tak niewiele. Ale na usprawiedliwienie Kowala powiedzmy, że piłka odbiła się od nierówności. Nasz pomocnik nie mógł czysto trafić. W środku pola rządził Jarza, który tym razem zagrał do Łukasza Grodzkiego. Groszek podholował piłkę kilkanaście metrów do przodu i postanowił uderzyć. Szkoda jedynie, że nie zrobił tego nieco celniej. Jak widać, to bełchatowianie częściej zagrażali rywalowi i to kolejny na to dowód. Sylwester Jarzębowski i strzał z dystansu, ale łapie piłkę Rafał Dawid. Zjednoczeni kończyli to spotkanie w 9, bo po tym faulu Michał Kujawa obejrzał drugą żółtą kartkę i tak jak w przypadku Tomasza Kubery, musiało się to skończyć czerwonym kartonikiem i opuszczeniem boiska. Rzut wolny Marka Brycha nie zmienił jednak wyniku tego meczu i skończyło się remisem 1-1. Zarówno jedna, jak i druga drużyna fajnie dzisiaj powalczyła, bo mówię tak, piłkarsko to trochę w tym meczu brakowało jednej, drugiej drużynie, bo mówię, to boisko jest troszkę małe, no i za bardzo nie można było tych akcji tak rozgrywać, czy wymienić więcej podań, bo mówię, no bardzo często, jak to się mówi w potocznym, tak słowa z tego znaczeniu, no, także no dużo walki było w tym meczu, no, także skończyło się 1-1. Każda z drużyn mogła wygrać, nawet Zjednoczeni, jak grali w dziesiątkę, też mogli wygrać, bo no też mądrze grali. No, tak jak powiedziałem, no małe boisko, także grając nawet w dziesięciu też można odnieść tutaj korzyść. Mecz, mówię, bardzo fajny, można było zaobserwować no, dużo takich ostrych zagrań. Tak jak pan mówi, no, sędzia dał dużo kartek żółtych, czerwone, także no, samo przejście to... Trzeba rozumieć, że no mówię, no powtarzam, no mecz walki. Nie? Rozmawiałem i jakby uczulałem ich na to, że drużyna radomska ma w nogach naprawdę sporo meczy, Puchary Polski, jakieś tam dogrywki i tak dalej. Byłem pewny, że w drugiej połowie czysto fizycznie będziemy lepiej wyglądać. Natomiast no tak jak powiedziałeś, no tak się mecz ułożył, że ta kartka jedna, druga i w zasadzie no ja się w sumie cieszę z remisu. Zachowaliśmy jakiś tam status quo, czołówka nam nie uciekła, cały czas są w zasięgu, także się cieszę. Też była ostra rozmowa, zauważyłem, że w przerwie jak ostrzej trochę do chłopaków uderzę, to zaczynają się budzić. Postanowiłem dzisiaj przed meczem ostrzej troszeczkę tą odprawę przeprowadzić, no i udało się. No, szkoda tylko, że tak szybko straciliśmy bramkę, bo w zasadzie chyba minuta czy dwie minęło. Ja też mówiłem, że po strzelonej bramce nie może być momentu dekoncentracji, a niestety nie uniknęliśmy tego i od razu dostaliśmy bramkę na 1-1. Szkoda, aczkolwiek tak jak mówię, no, ja jestem zadowolony z przebiegu meczu, z zaangażowania wszystkich chłopaków i bardzo im z tego miejsca chciałem podziękować. A już za tydzień Zjednoczeni Gmina Bełchatów jadą do Sulejowa na mecz ze Skalnikiem.